Jedna z brutalniejszych alternatywnych rzeczywistości Marvela. Na Ziemię 2149 spadł meteoryt zawierający wirusa zombie. Nie trzeba było długo czekać, by nawet najlepsi superbohaterowie przemienili się w chodzące trupy. Ale nadzieja wciąż żyje. Garstka X-Menów łączy się z dawnymi wrogami i próbuje stawić czoła nowemu zagrożeniu, które już wybija okna Instytutu Profesora Charlesa Xavier'a. Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was grę planszową... Pod tytułem Marvel Zombies: Rewolucja X-Men. Zapraszam. Grę dostałem od wydawnictwa Portal Games, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. Podstawowe Marvel Zombies pozwalało nam na wcielenie się w zombie bohaterów i walkę z agentami tarczy oraz niezainfekowanymi bohaterami. Rewolucja X-Men odwraca te założenia i znowu razem będziemy walczyć z hordami wygłodniałych nieumarłych. Mówię znowu, gdyż warto podkreślić, że Marvel Zombies należy do rodziny gier z cyklu Zombicide. Oznacza to, że mechaniki w dużej mierze że są dość podobne do swoich poprzedniczek, choć zawierałem pewne zmiany, które omówię podczas samej recenzji. Na razie zajmijmy się zasadami. Weterani zombie site mogą je pominąć, przechodząc do podanej minuty materiału. Przygotowania zaczynamy od wyboru scenariusza. Mamy dostępnych 10 misji dla trybu bohaterów oraz 5 dla trybu zombie. Jednak tych drugich nie zagramy bez posiadania podstawowego Marvel Zombies. Następnie przygotowujemy kafelki terenu w odpowiedniej konfiguracji. Na planszy kładziemy punkty namnażania, żetony drzwi oraz inne elementy, które wymaga od nas konkretny scenariusz. Teraz tasujemy talie postronnych, wcześniej usuwając z niej dwie karty misji, chyba, że wybrany przez was scenariusz mówi inaczej. Na każdej ikonie postronnego na planszy połóżcie jedną zakrytą kartę stali, pozostałe odłóżcie. To nie koniec tasowania. Musicie przemieszać jeszcze talie namnażania, cech bohatera oraz zombie bohaterów. Zostaje wam jeszcze karta dłoni Sentinela. Że ton dłoni występuje w scenariuszu, to kartę połóżcie gdzieś w pobliżu, służy jako ściąga na temat jej mocy. W pudełku znajdziecie również karty przeznaczone do trybu zombie. Jeśli nie posiadacie podstawowego Marvel Zombies lub po prostu wybraliście scenariusz dla bohaterów, to zostawcie je na swoim miejscu. Pora wybrać bohaterów. W rozgrywce może uczestniczyć od jednego do sześciu graczy. Samych bohaterów powinno być czterech, mniejsza ich ilość oznacza zwiększony poziom trudności, a większa nakłada konieczność umieszczenia. Dodatkowej strefy namnażania. W rewolucji mamy dostępnych 6 postaci: Wolverine, Mystic, Magneto, Storm, Colossus oraz Rogue. Każdy z bohaterów charakteryzuje się innym zestawem umiejętności, jak i sposobem walki. Po wybraniu postaci otrzymujemy jej kartę. Dostajemy również planszetkę Gracza, dość charakterystyczną dla zombisajda, oraz podstawkę i wskaźniki wybranego koloru. Ostatnim otrzymanym przedmiotem jest żeton aktywacji. Życie umieszczamy na maksymalnej wartości, a moc na zero. Żeton aktywacji obracamy na zieloną stronę i kładziemy naszą figurkę tam, gdzie jest to wskazane w scenariuszu. Przygotowania zakończone, pora bohatera. Bohatersko pokonać paru zombiaków. Gra składa się z trzech faz. Pierwsza należy do bohaterów. Na początku fazy graczy wszyscy bohaterowie zwiększają swoją moc o jeden. Służy ona do używania umiejętności specjalnych oraz do zwiększania ilości rzucanych kości. Bardziej to wyjaśnię podczas omawiania walki. Po zwiększeniu mocy wszyscy bohaterowie zmieniają swój kolor żetonu aktywacji na zielony. Oczywiście podczas pierwszej rundy nie trzeba tego robić. W tym momencie gracze decydują o swojej kolejności, może być ona zmienna z każdą nową fazą graczy. W swojej turze gracz może wykonać 3 akcje. Potem ta liczba wzrasta do 4, i jeśli wbije on odpowiedni poziom. Doświadczenie zdobywamy dzięki pokonywaniu przeciwników lub wykonywaniu celów. Możliwych akcji jest łącznie 7. Oczywiście najbardziej podstawową jest ruch. Gracz porusza się o jedną strefę, które są oznaczone za pomocą odpowiednich linii. Drugą jest otworzenie drzwi lub wybicie okna. Jeśli przez to powstało pierwsze wejście do pomieszczenia, to musimy namnożyć nowych przeciwników, w zależności od tego, ile jest wykrzykników w nowo otwartym miejscu. Dodatkowo, jeśli znajduje się tam karta postronnego, to odkrywamy ją i umieszczamy figurkę odpowiedniej postaci. Wrogów namnażamy przy użyciu talii namnażania. Z wyciągniętej karty odczytujemy, ilu wrogów ma się pojawić, patrzymy wtedy na najwyższy poziom bohatera w drużynie. Przykładowo, jeśli większość bohaterów ma poziom niebieski, a jeden żółty, to patrzymy na namnażanie równoznaczne z jego kolorem. Następną możliwą akcją jest pozyskanie cechy. Możemy ją zrobić tylko raz na turę. Wyciągamy wtedy pierwszą kartę z cech i umieszczamy ją na naszej planszetce gracza. Cechy to różne jednorazowe wzmocnienia, które mogą dać nam przewagę nad wrogiem. Każdy bohater może mieć maksymalnie dwie cechy w ekwipunku. Kolejną możliwą akcją jest wzmocnienie. Używając jej zyskujemy dwa punkty mocy. Wspomniałem wcześniej o postronnych. Możemy ich pozyskiwać dzięki akcji Uratuj Postronnego. Możemy jej użyć, jeśli postronny znajduje się na naszym polu. Wtedy figurka znika z planszy, a my zyskujemy jego kartę, tym samym bonus, który się na niej znajduje. Przed ostatnią możliwą akcją jest interakcja z przedmiotem. przeważnie są to cele, które musimy zebrać w danym scenariuszu. ostatnia, ale chyba najważniejsza akcja to atak. jako iż jesteśmy superbohaterami, to musimy umieć walczyć nawet z nieumarłymi. kiedy decydujemy się zaatakować, to zaglądamy najpierw na naszą kartę bohatera. znajdują się tam informacje odnośnie posiadanego przez nas ataku, a ten posiada trzy wartości. pierwsza z nich oznacza odległość, w jakiej możemy zaatakować. gdzie zero oznacza to samo. Pole, na którym stoimy. Druga to ilość rzucanych kości. Wartość ta może zostać podniesiona, jeśli użyjemy mocy. Jeden punkt mocy to jednakość więcej do rzucania. Nie możemy jednak rzucać większą ilością niż 6. Celownik oznacza, ile minimalnie musimy wyrzucić na kościach, by trafić. Każde trafienie to jeden punkt obrażeń. Przy atakowaniu są dwie ważne zasady. Pierwszą jest kolejność wybierania celów. W grze występują cztery rodzaje nieumarłych zombie bohaterowie, spaślaki, szwendacze oraz biegacze i w takiej kolejności ich likwidujemy, jeśli celujemy w obszar, na którym znajdują się różne zombie. Druga zasada dotyczy obrażeń. Szwendacze i biegacze mają po jednym punkcie życia, więc oczywiście giną po jednym trafieniu. Jednak spaślaki mają dwa punkty, a zombie bohaterowie różnie, chociaż przeważnie więcej niż dwa. Jeśli jeden bohater podczas ataku trafi tylko raz, na przykład spaślaka, to nie oznacza, że ten materac Jeden punkt życia. Wciąż będzie mieć dwa, gdyż trzeba nałożyć odpowiednią ilość obrażeń w tym samym ataku. Jeśli inny bohater będzie chciał pokonać tego samego spaślaka, musi wciąż trafić dwa razy. Każdy zombie daje nam również punkty doświadczenia. Spaślaki, szwendacze i biegacze dają jeden punkt za jednego pokonanego wroga. Zombi bohaterowie dają tyle doświadczenia, ile mieli punktów życia. Zdobyte doświadczenie zaznaczamy przy pomocy planszetki gracza. I to wszystko jeśli chodzi o możliwe akcje bohaterów. Kiedy gracz wyczerpie wszystkie swoje punkty akcji, to odwraca żeton aktywacji na czerwoną stronę, tak by inni gracze wiedzieli, że wykonał swoje ruchy. Jeśli wszyscy gracze wykonali swoje akcje, to przychodzi faza wrogów. Pierwszym co trzeba zrobić, to aktywować wszystkich zombie, jeśli są jakieś na planszy. Reguły są takie, że szwendacze i spaślaki mają jedną akcję, a biegacze i superbohaterowie dwie. Jeśli na polu, na którym znajdują się zombie, jest bohater lub postronny, to go atakują. Zombi zawsze trafiają, chyba że atakowany jest postronny, który ma ikonkę pięści. Ten będzie się bronić. Rzucamy wtedy jedną kością i jeśli wypadnie 5 lub 6, to znaczy, że się obronił. Jeśli jednak nikogo nie ma na polu z zombie, to poruszają się one w stronę najbliższego bohatera lub postronnego. Zombie bohaterowie oprócz standardowych zasad działania posiadają różne moce, które utrudniają nam życie. Jedne mogą atakować nas z większej odległości, inne wpływają na nasze statystyki i tak dalej. Jeśli wszyscy wrogowie się poruszyli, to teraz ruch wykonują odkryci postronni. Zmierzają oni w kierunku najbliższego superbohatera, chyba, że na ich polu znajduje się zombie lub w strefie, do której Mieliby się przenieść. Po tym nadchodzi etap namnażania. Wszystkie strefy namnażania, zaczynając od jedynki i idąc według ruchu wskazówek zegara, generują nowe zombie. Po tym nadchodzi trzecia faza końcowa. W zależności od scenariusza, występują w niej różne rzeczy. A po nich znowu gracze podejmują decyzje. Superbohaterowie wygrywają, jeśli wypełnią wszystkie cele scenariusza, a przegrana jest wtedy, gdy chociaż jeden bohater zginie, lub jakiś cel będzie niemożliwy do wykonania. Tak wyglądają pokrótce zasady. Przejdźmy teraz do różnic względem swoich poprzedniczek, porównywać będę z drugą edycją Zombie gdyż w nią akurat grałem. Po pierwsze, mechanika hałasu została usunięta. Na rzecz poruszania się zombiaków w stronę najbliższych graczy lub po stronach, których widzą. Jeśli nikogo nie ma w ich zasięgu wzroku, to poruszają się do najbliższego gracza lub postronnego, do którego wjedzie najkrótsza otwarta droga, gdzie zamknięte okno liczy się jako otwarte przejście, które zombie muszą najpierw wybić. Po drugie, zamiast zbierać broń, i przydatne przedmioty, zyskujemy cechy, moc i ratujemy postronnych. Sprawia to, że każdy bohater ma unikatowy styl walki, który może być różnie urozmaicany. Co do samych postronnych, są konsekwencje, jeśli zostaną pożarci przez zombie. Każdy bohater traci wtedy jeden punkt mocy oraz kartę cechy. Dodatkowo jeśli mamy otrzymać obrażenia to możemy poświęcić uratowanego wcześniej sprzymierzeńca, przydatne jeśli mamy otrzymać śmiertelny cios. Nowością są również okna, które my jak i zombie możemy wybić i dostawać się do pomieszczeń. Na planszy znajduje się również tak zwany obiekt interaktywny. W rewolucji X-Men jest to dłoń Sentinela, która zastępuje atak bohatera. Po użyciu dłoń się wyczerpuje, ale można nią jeszcze rzucić. Po tym, że tą znika z planszy. Niektóre scenariusze posiadają również piętra, które są oddzielone schodami oraz windą. Z tą mechaniką wiąże się przede wszystkim fakt, że jeśli wszyscy bohaterowie znajdują się na jednym piętrze, to punkty namnażania na pustych poziomach są nieaktywne i nie generują nowych zombi. Dla tych, którzy mają w stałej ekipie mniej niż 6 osób, również mam dobrą wiadomość. Zombie Slide wymaga ugrania sześcioma postaciami, niezależnie od liczby graczy. Marvel Zombies zmniejszył tą ilość do czterech, ale to też nie jest wymagane, bo można zagrać mniejszą ilością bohaterów, podnosi to jedynie poziom trudności. Nie licząc tych mniejszych bądź większych zmian, to wciąż zombie side. Jeśli ktoś lubi ten system, to tutaj będzie się bawić rewelacyjnie. Natomiast przeciwników nie zachęci do gry. Chyba że pewne zmiany, które przed chwilą podałem, są dla Was bardzo ważne. Wiem, że niektórych samo przeszukiwanie i wymuch sześciu postaci na planszy dość mocno denerwował. Wszystko jest jak najbardziej wykonane dobrze, zwłaszcza figurki cieszą oko swoim designem i różnorodnością. Osobiście dla mnie posiadanie unikatowej broni na start i korzystanie z mocy jest o wiele lepsze niż żmudne szukanie przedmiotów w edycji drugiej. Unikatowe podejście do walki powiększa również możliwości współpracy. Teraz nie walczy ten, który ma najlepszy sprzęt, tylko ten, który swoimi umiejętnościami i zasięgiem ma do konkretnej sytuacji najlepsze predyspozycje. Można też zawsze pomagać sobie cechami lub stronnikami. Scenariusze, mimo dość powtarzalnych celów, są dość różnorodne dzięki zabawom piętrami oraz zasadom specjalnym. No i oczywiście nigdy nie wiadomo co akurat nam się namnoży. Nie wszystkim też to się spodoba, ale uwielbiam fakt, że jeden błąd może kosztować nas całą rozgrywkę. Zmusza to drużynę do mocnych przemyśleń nad planszą i rozważania każdego kroku. Gra przyniosła mi mnóstwo frajdy i pewnie kończąc recenzję wciąż będę się w nią mocno Zagrywać. Jednak mam dwa małe problemy do całości i jeden dość spory, niezwiązany z samą pojedynczą grą. Małym problemem są czasami niezbyt czytelne zasady. Niektóre treści, zwłaszcza w scenariuszach, muszą zostać przedyskutowane, bo różnie je można interpretować. Dodatkowo gra dość sporo miejsca zajmuje, więc posiadacze mniejszych przestrzeni na granie będą mieli dość ciężko rozegrać porządną partię, chociaż jedne scenariusze zajmują więcej, drugie mniej miejsca. Natomiast odnoszę wrażenie, że ta gra będzie mocno cierpieć przez Kickstartera i problemy z wydawaniem dodatków w Polsce. O co mi chodzi? To jest Marvel, który liczy naprawdę mnóstwo postaci. Aktualnie w Polsce dostępny jest Marvel Zombies, Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów, która zawiera jedynie karty bohaterów i jest tytułem mniejszym, omawiana dzisiaj Rewolucja X-Men oraz dodatki do dwóch większych tytułów zawierające Strażników Galaktyki oraz. Fantastyczną czwórkę. Dodatkowo, jeśli kupicie dodatki z zagranicy, to możecie zdobyć jeszcze rozszerzenia zawierające przeciwników Spidermana, dodatek z Hydrom czy Sentineli. Sporo będziemy mieli postaci, czy to zombie bohaterów, czy niezainfekowanych, jeśli wszystko zakupimy, ale w porównaniu do tego, co oferował Kickstarter, to nawet nie jest połowa. A co jeśli, powiedzmy, chcielibyście z X-Menów zagrać Gambitem czy Bestiom, a może inne postacie Marvela, może Daredevil, Ghost Rider lub Moon Knight, ewentualnie ich zombie odpowiedniki. No to słuchajcie, jeśli nie kupiliście tego na Kickstarterze, to raczej musicie sobie odpuścić lub kupować z drugiej ręki. Bo można było zdobyć ich figurki i karty, jeśli wsparł się projekt na stronie. Rozumiem, że takie osoby muszą mieć coś ekskluzywnego, ale patrząc na ilość tej ekskluzywności, to sporo postaci będzie po prostu dla innych graczy niedostępnych. Przy zwykłym zombiseidzie jakieś dodatkowe postacie by jakoś nie bolały, ale dla fanów Marvela czy osób chcących po prostu zdobyć swoją ulubioną postać z tego uniwersum, będzie to dość bolesne. Ale jest to tylko moja uwaga, która nie ujmuje nic samej recenzowanej produkcji. Gdyby nie fakt zbyt otwartej do interpretacji instrukcji, mielibyśmy ideał superbohaterski, kooperacyjny wraz z wybijaniem zombiaków. A tak, jest to coś bliskie ideałowi i jestem w stanie wystawić Marvel Zombies Rewolucja X-Men o cenę 9,5 na 10. Naprawdę polecam nie tylko fanom Marvela czy fanom pokonywania zombiaków, ale wszystkim. I tyle ode mnie. Dziękuję pięknie Arturowi, Stachowi, Łukaszowi, Tymkowi, Mai oraz Olkowi za wspólną grę. Gdyby nie wy ten materiał by nie powstał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Zapraszamy również na naszą stronę internetową ostatniatawerna.pl pełnej fantastycznych treści. Trzymajcie się ciepło. Hej.